O, jakie piękne czarne. No dobra, to zacznij historię od nowa, no. Czyli to jest twoje Atari z którego roku? 87 roku, no. Atarka 65XE. No. Z dosyć dużą historią, długą, bo przeżyła mnie, mojego siostrzeńca i drugi raz mnie. A jak przeżyła? Tu już nie żyjesz? No ja jeszcze trochę żyję, ale to, co to za życie? No za dobra. Życie? Za piwo w piątek, wracając do tematu. No. A dostałeś na gwiazdkę? Wiesz co, ja dokładnie nie pamiętam. Nie, na pewno to nie, to na pewno był świadomy zakup, bo ja miałem 6 lat, kiedy miałem pierwszy kontakt z gumiakiem z ZX Spectrum 48K. A gdzie miałeś ten kontakt? Najadę ci na ręce, żeby twarzy nie pokazywać. Impreza u znajomych, zostałem zabrany z rodzicami na standardową imprezę. Wiesz co, to nawet nie o to chodzi, że pokazywać czy nie jest to. Ja się nie nadaję do takich rzeczy. Nie, spoko. No dobra. No i co? Nie dostałeś na gwiazdkę, tylko na co? Wierciłem dziurę w brzuchu rodzicom, może w końcu pojechali ze mną i kupiliśmy. W Peweksie były... Chyba ich nie było i nie pamiętam, czy to było z Baltony. Być może z Baltony to było, już nie pamiętam. W 87 roku? Tak. Pamiętaj, tutaj chyba na Pomorzu było to trochę inaczej. A, no wiem właśnie, że tam marynarskie, że tak, powiem, firmy. A co, Spectrum najpierw widziałeś, się zachwyciłeś Spectrum? Spectrum w ogóle komputerem przede wszystkim, tak? Bo to nie chodziło o to, że jakikolwiek, że jakiś konkretny model. Ale tylko... ZX81 to był, czy faktycznie Spectrum? Nie, 48 gumiak, 48K. No w każdym razie kupiliśmy latarkę, kupiliśmy magnetofon, nie było kaset, nie była tragedia i tylko Ready. No i wiesz, jak już wiesz, poklikaliśmy trochę, no to okazało się, że jednak te kasety by się przydały. Na szczęście był taki sklep w centrum Gdańska, gdzie można było kupić jakieś tam gry. Pierwsze gry to był bodajże dwie, Pac-Man i na drugiej stronie Frogger. Klasyczka. Dwie gierki, klasyki. Oczywiście te gierki były tłuczone tam chyba z miesiąc czasu, jak nie więcej, dzień w dzień. Później to już wiadomo, poznało się kolegów i tak dalej, różnych, którzy mieli, wymienialiśmy się grami. Chyba 2 czy 3 lata później założyłem Turbo 2001, faceta, który na osiedlu to robił, jak się okazało, u nas. W Gdańsku do tej pory jestem zdziwiony, że jakby chyba facet, nie wiem czy on jest znany w środowisku, muszę się kiedyś zapytać kogoś, kto miał się. A pamiętasz, jak się nazywa? Żeby go znaleźć? Żełuska bodajże, nazwisko. Anyway, nastał czas Amig. Oczywiście byłem zakochany w Amigach, Atari poszło trochę w niepamięć. Mój siostrzeniec dorastał. Ja Amigi nie miałem nigdy, miałem peceta od razu. Natomiast Atarka powędrowała do mojego siostrzeńca 13 lat młodszego, który był oczywiście też tym zachwycony. No i cóż, i tam różne jakieś malowania w międzyczasie były, oryginalna obudowa została zniszczona. No i rok 2010, siostrzeniec z tego wyrósł, ja mówię, słuchaj, no to dawaj, to może ja się pobawię kiedyś. I minęły jeszcze 2 lata. Mamy rok 2012, Silly Venture w grudniu. No. Okazało się, że Silly Venture jest 300 metrów od miejsca, w którym wtedy pracowałem. Więc mówię, no kurczę, czemu by nie podejść zobaczyć. No i to jest właściwie początek historii. Czyli 2012. 2012. Tak jak zaczęło ci się świadome retro. Świadome retro i świadome zabawy. No i to Atari wyglądało wtedy jeszcze troszeczkę inaczej. Było takie jakieś tam, nie wiem, jakimś tam kiepskim sprayem pomalowane. No. Ale to był jakby zaczątek i na tym Silly Venture 2012 oczywiście spotkałem Kubę Husaka, który wtedy był z drukarką na miejscu, 3D. No pamiętam. To był jakby fenomen numer 2. Musiałem tylko poszukać sobie odpowiedniego pretekstu, żeby zbudować maszynę. I ona została zbudowana w zasadzie dokładnie tylko i wyłącznie, żeby to Atari miało takie klawisze, jakie ma teraz. A rozchodzi się o to, że klawisze muszą być przezroczyste, więc musiały zostać zaadoptowane z jakiegoś PC. Tutaj takie różne dziwne wynalazki są, musimy znaleźć odpowiedni zasilacz. Proszę Ciebie. 5 minut, będzie dobrze.
Więc długo, długo szukałem klawiszy płaskich, które będą przezroczyste i które dadzą się podświetlić. No i oczywiście w końcu znalazłem, natomiast żadne nie pasowały do tych oryginalnych klawiatur i jakby do oryginalnego punktu tych rodzaju jakby montażu. Tak? Mm-hmm. No i oczywiście zacząłem przerabiać powoli sobie to Atari. Oczywiście teraz bym zrobił to kompletnie inaczej, więc to znaczy się... powoli? Ile razy, ile czasu to ci zajmowało? Wiesz co, ja jakby nigdy nie liczę czasu na takie hobbystyczne rzeczy. Nie wiem, czy z wideo mi tu zadziała, powinno zadziałać. Ale tak orientacyjnie nie możesz powiedzieć, tygodnie, miesiące? Ja to sobie robiłem w jakimś tam wolnym czasie, po pracy, od czasu do czasu, nie wiem, dwa miesiące. Okay. Raz robiłem sobie, nie wiem, SIOT USD, raz robiłem sobie jakiś tam moduł VGA, żeby podłączyć sobie normalny moniak. Coś to chyba nie trybi, to jest wideo, czy... Aha, warto by było włączyć ten komputer jeszcze. Dobra, mamy dźwięk, mamy wideo, nie mamy dźwięku jeszcze. Dźwięk mi się też przydał. I po to był ten super magiczny kabel, który gdzieś posiałem. Działa! Dobra, mamy z wideo. Mhm. Oczywiście Atari dostało notarkowe upgrade'y, nasze w zasadzie to jeden Ultimate'a. Teraz musisz na chwilę wyłączyć światło, żeby było widać podświetlenie klawiatury. Tak. Że w zasadzie rozchodziło się tylko i wyłącznie o to, żeby klawisze w jakiś sposób z nowych klawiatur albo z nowych laptopów wszczepić do Atari. To się udało zrobić właśnie dzięki drukarce 3D, którą zbudowałem sobie tylko właśnie po to. Tamtą, za którą? Tą pierwszą drukarkę. Możesz kąt spróbować zmienić albo z daleka. Nie, chodzi o to, że wiesz, nacisnąłem przycisk wyłączenia nagrywania zamiast zdjęcia. Na tej drukarce? Nie, to jest trzecia moja drukarka. Rozchodziło się konkretnie o taki element. Musiałbym chyba światło ci włączyć, żeby to zobaczyć. Pokaż. Rozchodziło się o taki elemencik, który będzie pasował po prostu w klawisz. Uh-huh. Drukarka została zbudowana, wydrukowałem tych takich przejściówek X. Klawisze wszystkie od spodu zostały zeszlifowane i w tej chwili pasują, tak? Podświetlenie dało się zrobić jakoś. Oczywiście wiadomo, pierwszy projekt, amatorka. Zupełnie inaczej by to teraz wyglądało pewnie. O, budowany ten, jak on się nazywa. Ty widziałeś to Atari chyba. Ja widziałem to, ale na właśnie gdzieś na Sea Venture. Na Sea Venture chyba drugi. I na zdjęciach też gdzieś widziałem. Bo to jest opisane jako mój pierwszy post na RetroHacksie. To chyba u ciebie widziałem, no, na stronie. RetroHacks, co? .net. Net. To wiesz, każdy będzie mógł sobie zobaczyć. Największy ząb był, kurde, ze spacją, niestety. Spacja jest składana z dwóch spacji. Mhm. Teraz tutaj to widać już, nie? Jak już ta stara tam szpachla trochę nie bardzo pykła. Mhm. No dobra, to opisuj, co tu masz z boku, bo widzę, że masz trochę tych gniazdów. Co tu masz? To jest przede wszystkim SIOT USD wbudowane z klawiszami na zewnątrz. No tak, to jest. Druga sprawa to jest na pewno S-Video. Trzecia sprawa to jest port USB zrobiony na power, żeby ładować telefon. Telefon sobie z Atari ten ładujesz? Na przykład. Bo tylko zasilanie, nie? Mhm. No jest zrobione. No tak, tam jest 5 V, więc idealnie się nadaje do USB. Jest zamieniony zasilacz na zwykły impulsowy, tak, więc już nie muszę z cegłą chodzić. Audio jest wygodnie prowadzone. A gdzie on jest w środku? Nie, zasilacz jest w sensie taki, a gniazdo jest przerobione. Przygotowane pod stereo, natomiast podłączone jest póki co jeden. No i jest wbudowany konwerter wideo, który niestety jest średnim pomysłem przy... Bez odpowiedniego zasilacza, oczywiście ta fałga niby chodzi, możesz podłączyć to pod monitor, ale są takie przesłuchy i że kiepsko to się sprawdza. A co tutaj masz? Jakiś... To jest sterowanie do tego freezer. Właśnie kontrolera, do tego konwertera wideo. Mhm.
No i co? No i oczywiście środ USD. Czyli do środka sobie tu wbudowałeś, tak? Wbudowałem go do środka, dokładnie. To jest, mówię, to jest pierwszy projekt, to nie pykło. Nie. Zupełnie, mówię, inaczej bym to zrobił teraz. Oczywiście muszę puścić lamersów, bo inaczej nie może być, nie? Ostatnie zwycięskie. Późniejsze shot USD już na prośbę szeryfa robiłem dla niego. W zasadzie to przez niego się troszeczkę historia pociągnęła do przodu, bo szeryf... No, ludzie wzajemnie się nakręcają, no. Szeryf się zapytał, czy dałbym radę mu zrobić shot USD. Nie, no, nie robiłem, ale pewnie bym dał radę, bo to zrobiłem. Następne było na prezent na Sigi Venture, chyba zresztą 2014. Widzisz, znowu kamerami nie chwyta kolorów żywych. Ten telewizor jest też zrypany, ale... Ale nie, no zbierz, to jest kwestia telefonu w tej chwili. O, teraz tak trochę bardziej... Nie widzę, że to jest soczyste, czerwone, wiesz. Jednak nie to światło. No i od tego Atari w zasadzie rozpoczęła się... Czyli to była 65XE, no bo teraz nie widać, nie? I potem co miałeś? Amigę, tak? 500? Nie, nie miałem Amigi nigdy. Nie? Tylko się fascynowałeś? Od razu PC-ta miałem. Amigi mieli koledzy wszyscy. Ja nie miałem, pograłem u kolegów. No i PC-ta to poszło 386 TX V40. No ale masz psa. Amigę. Mam psa Amigę. To jest taka ciekawostka właśnie. To powiedz tą historyjkę. Historyjka jest wesoła, dlatego że mój syn jest fascynatem, co prawda ma 3,5 roku, ale jest fascynatem Atari, Amigi, w ogóle retro sprzętów, komórek. Ile ma lat? 3,5. 3,5 i jest retromaniakiem, tak? Jest retromaniakiem, odkąd skończył rok. Mówię całkiem poważnie, to jest pierwsze demo, które Jasiu oglądał, mając rok, nie umiejąc chodzić jeszcze. I mam to gdzieś nagrane na filmie. Należąco przed telewizorem. Od tej pory chyba był zakochany. No widzisz, retromaniak 3,5-roczny. Tak. Czy można mieć sentyment do lat 80-tych, 90-tych, mając 3,5? Nie widzę problemu, tylko trzeba mieć trolla w domu małego. No i co? I ponieważ ostatnio wzięliśmy szczeniaka do domku, zapytaliśmy się Jasia, jaki pies ma mieć imię, to jest Suczka. No i Jasiu powiedział, że Suczka ma się nazywać Amiga, no i to jest koniec. No i czy masz Amigę w domu, no? Nie, mam Amigę w domu, kolejną. Fajne demko. No, lamerskie. No głosowałem na nie, pamiętam. Znaczy dałem 10 punktów. Kazali, to dałem. Dużo było ich naokoło. No. Tak, szeryfowe demo, bardzo ładne. Zresztą Majcek miał... Mieliśmy chęć zaprosić Ajska tutaj. Znaczy zaprosiliśmy go, ale nie mógł dzisiaj być. Przynajmniej jest wstępny ustaleń ten był. No i czym się teraz głównie zajmujesz? A kodujesz w ogóle coś na retro sprzęcie? Ja jestem generalnie przeciwnikiem kodowania. Przeciwnik kodowania. Jestem absolutnym przeciwnikiem kodowania. Nie lubię kodowania i nie lubię baz danych. Ja lubię psuć i lubię budować. Nie, ja nigdy się nie nadawałem na programistę. Uważam to za nudne zajęcie generalnie rzecz biorąc. Ja mu nie musi się coś dziać. Czyli ty jesteś ten przedstawiciel lutosceny tak zwanej? Bardziej chyba lutosceny, natomiast ja się... Chociaż ty jesteś właściwie już taka zaawansowana archeologia, że wiesz, powiedzenie ci o lutownicy, że jesteś lutoscenowcem, to już taka obraza trochę, nie? Nie, ja się ty jesteś już żelbetenoscenowcem, wiesz? Już wiesz, składasz komputery po prostu nieistniejące, wiesz? Jak już są całkowicie zniszczone w tej formie. Przede wszystkim ma być fan, tak. Więc to jest jakby... Ale widzę, że cię kręcą takie wyzwania, nie? Takie, no, które... kręcą mnie takie wyzwania, bo to są rzeczy, które są faktycznie ciekawe. Że nikt nie robił tego, nie? Właśnie, no nie jest nudne programowanie. Nie, lepiej ja się po prostu do kodu nie nadaję i ja to wiem, no, ale na przykład jak, nie wiem... Może kiedyś wrócę do tego. Ale jak robisz na przykład coś na drukarkach czy coś, no też musisz chyba trochę tam się znać, nie, na programowaniu. Nie, no tak, no ja jakby od komputera nie odszedłem, mając 7 lat, tak już zostałem przy tym komputerze, także tutaj
tego nie ucieknę. Siedzę w IT cały czas. Robię różne dziwne rzeczy, o których lepiej nie mówić głośno. To weź to odbierz. Dobra, to po przerwie mała kontynuacja. No, to mi pokaż. Coś. Co byś chciał zobaczyć, powiedz. A co z tyłu jest pod spodem? W tej etace? Mhm. Pod spodem nie bardzo możemy to rozkręcić, ale w zasadzie aż tak dużo nie ma. Nie, ja nie chcę, żebyś rozkręcał, tylko mi tak pokazał, co tam ten. Jak to wygląda? Co tu jest napisane fobia? To jest, proszę pana. Dziura informacyjna? Dziura informacyjna. Ona oryginalnie oczywiście jest w płycie po to, żeby sterować. Wysterować sobie lepiej obraz, dostroić. Natomiast, aha, bo to chodzi cały czas w tle. Czekaj, zmienimy. Cyk. Chodzi czy nie chodzi? Może raz wideo mieliśmy włączyć. Jedna butelka takiego złotego napoju i człowiek nie żyje. Tak, więc to VGA to jest jakieś chyba przekłamanie, coś mi się wydaje. Oryginalnie tutaj miało być po prostu, to może był jakiś mój plan, ja nawet szczerze mówiąc nie pamiętam, po co mi to było. W każdym razie nie ma to nic wspólnego z tym VGA, które jest tu wyprowadzone. A to VGA, które jest tu wyprowadzone, to jest po prostu wbudowany konwerter, nieudany mod. Ten patent z tym wyjściem na ten, to muszę sobie, że tak powiem, domontować, bo to jest... Na to? Super, no. To była taka, wiesz, akurat podpasowało gabarytowo pod USB, można sobie telefon za taki naładować. No, ale to jest super pożyteczne, bo powiem ci, czasami w czasie zlotu, wiesz, podłączone są wszystkie retrokompy i nie ma wolnego gniazdka. I wiele razy mi się telefon już rozładowywał, a tak to bym sobie podkleił latarki, spoko, nie? A że mam XGS-a, to tam wiesz, napakowane wszystkiego jest, ale jeszcze coś by się tam znalazło. Znalazło by się znalazło, na pewno dużo miejsca jest. Jeszcze jakbyś trochę ściszył ten dźwięczek, bo nie wiem, czy on nie będzie nas zagłuszał. A jak mogę w ogóle tak zrobić? Dobra, czekaj, ja przemienię kamerę. Dobra, to tutaj pokażę wam, jak wyglądał Atarek, a konkretnie Atari 800 XL, który trafił do Drygola. To są zdjęcia. Rozwałka totalna. Troszeczkę spsuty był, delikatniusio. Popękane, wszystko połamane, brakujące elementy. Ale to nie wszystko, bo jeszcze powyginane, no zardzewiały. Nawet te rezystory były pordzewiałe. No były, niektóre były. Czekaj, może to cofnę, tu widać połamaną płytę troszeczkę. Pogięte blachy. Wszystko. I Drygol właśnie jest taką osobą, która robi cuda, czyli to wszystko naprawia. Naprawdę. Krok po kroku robi z tego cuda. To jeszcze potrwa ten projekt naprawy tej atarki. To jest atarka TDC, tak? Dobrze mówię? Tak, to jest atarka TDC. TDC chciał mnie strollować, natomiast ja w kontrolowaniu podjąłem się tego zadania. I bawimy się. Właściwie projekt kompletny fan. Jakoś tam to idzie, zobaczymy. Na pewno tu można jest by to, było dużo lepiej Atari. Zrobić już w tej chwili. Tutaj przyniosłem to Atari. Ono jest rozebrane, ale ono już jest bardzo w zaawansowanej fazie. Płyta już jest naprawiona w tej chwili. Płyta jest wyprostowana. Właściwie widzę, że wszystko umyte, wyczyszczone. Tak, w zasadzie płyta jest gotowa pięknie do zamontowania. A była całkowicie pordzewiała, poniszczona, wygięta, złamana, pęknięta. No, było parę felerów. Nie dociągnięć. Nie działało. Nie działało. Nie mogłem powiedzieć, u mnie działa. W tej chwili można już powiedzieć, działa normalnie, bez problemu. No i jeszcze względy estetyczne, no bo technicznie dobra, może sobie coś działać, ale najczęściej problem jest taki z plastikami, z wszystkimi tymi obudowami, że no nie da się przywrócić stanu, nie? No niestety nie da się. Oczywiście no staram się tutaj jak tam się da. To ja wam powiem, Drygol mówi staram się, a w rzeczywistości to on robi tu takie archeologiczne cudeńka, że to się w pale nie mieści. To co tam było popękane,
to ja już wam pokazuję po nałożeniu tutaj o klawiatury. To jest właśnie ten tył, który tam jest. On jest jeszcze nie pomalowany, ani nic z tych rzeczy. Tu jest jeszcze dużo pracy, jeszcze troszeczkę trzeba się pobawić. Na jego blogu będzie, że tak powiem, fotorelacja, bo on sobie to wszystko pięknie fotografuje, jak to jest robione. Ale powiem wam tylko tyle, że tu na przykład są takie metalowe, jak to się nazywa? Nie wiem, ożebrowanie. Ożebrowanie takie właśnie, które... Stelaż? Stelaż taki metalowy. Tutaj żywica była do tego. Także to jest normalnie bardzo... Dobra, hej, hej. Wiesz co, tym razem ja zapiszę ten numer i jak oni przeczytałem, że to KK, to odbiorą i otworzą. Fajnie tu masz tych śrubków, częściuszów. No jakby KK jeszcze dzwonił, to powiedzcie mu, że albo otwórzcie mu, nie wiem, bramę czy coś. Znaczy odbierać. Okej, okay, dobra, tak to wygląda. Czyli tutaj mamy różne cuda, cudeńka. To jest na razie w fazie mocno niedokończonej, ale tu już ogrom pracy został włożony, bo Drygol będzie to wszystko pokazywał na swoim jak ty to nazywasz? Portal? Fanpage? Blog. W zasadzie, blog. Blog powstał po to, żeby ludzie nie zadawali pytań co chwilę. No właśnie, a ja bo ile razy można mówić o wybielaniu? W tej chwili podajemy linka. Tu się wybielają. Nie, no bo to są rzeczy, które ludzie chcieliby wiedzieć, bo mało kto, trzeba tu wspomnieć, że mało kto tak eksperymentował jak Drygol, a Drygol właśnie lubi takie dziwne rzeczy i... Amatorzy tak mają już. No, ale amator garażowy. Każdy profesjonalista kiedyś był amatorem. Więc wiesz, kiedyś trzeba, nie? Zacząć. No i to jest właśnie cecha charakterystyczna Drygola, że on kurczę robi takie eksperymentalne bardzo mocno rzeczy, z których chyba wszyscy kiedyś skorzystamy w tych technologiach, jak sprzeda nam wiedzę. No, tak to w tej chwili wygląda, a przypominam, było takie bardzo zniszczone. O. Także o tym pewnie, mam nadzieję, kiedyś będzie też mowa filmowa. Zmuszę Drygola do tego, żeby ujawnił tajemnicę alkowy swojej. Pomyślimy. Przy następnej okazji, jak już będzie bardziej zaawansowany. Idziemy stąd, bo tu gorąco już. Idziemy, bo tu gorąco, idziemy obejrzeć jego zasoby. A tu masz odkurzacz odrzutowy, to możesz go wyłączyć. Tak, możesz odrzutowy. To nowy projekt. No było. Marki Atari. Marki Atari? Tak. Sam Tramiel do projektu. Nie, to nie jest Atari, bo to jest gaz, a nie węgiel. No, ale wiesz, węglowodór. Spieszona sprawa. Pokazuj swoją tą półkę z komputerami. Połowy nie ma niestety już. A co z nimi zrobiłeś? Nie ma. Połowa została naprawiona, wyczyszczona, naprawiona, zupgrade'owana. Proszę bardzo. I zadowoleni klienci sobie kupili. Uwaga, jedziemy po Amiga. I jeszcze tam. Fajne. To zostały 5 paczek? Tu siedzi banda. Patrz jak zamilkli nagle, tacy byli weseli, wiesz, tacy rozgadani, nagle cisza. Kamera wyszła. Kamera wyszła. Boją się, że coś głupiego powiedzą. I Commodore 64. A tutaj Atari. W końcu. Spektrumy. Amigi. Co będziesz pił? Nie, myślałem, że coś w tym to jest fajny, to wygląda. Dobra. To był w ogóle pierwszy egzemplarz, który robiłem w ogóle, ever. Więc wyszedł średnio. Nie, no fajnie to wygląda, ciekawie. Tutaj mi wyszedł, wiesz co, taki kleks zajebisty. Dlatego całość jest
podszlifowana, żeby tego kleksa zamazać trochę, nie? No bo to powinno być, wiesz, takie idealnie równiutkie, nie? Jakby, znaczy równiutkie. Nie, nie zamazane, nie takie blurry. Rozumiem, tylko... takie wyraziste. O, właśnie, dokładnie. No i takich masz różne, nie? No, możesz wydawać dźwięki. Ale co ty się boisz? Że... A tutaj rozkręcamy... Co my rozkręcamy właściwie? Śruby wykręcamy. Ale jak się nazywa ten gadżecik? Śrubokręt, to jest zwykły standardowy. Tu są śrubki. Mówiłem, że nie będzie łatwo. Chyba niklowane. Mówiłeś, że nie będzie łatwo. Dobra, tu mamy spektrum, tak? A to jest prawdziwe spektrum? Tak, trochę takie, wiesz, zdezelowane. ZX Spectrum. Prawdziwe, rozkręcone. Klawiatura oryginalna, a tu klawiatura się zapadła, to tak ma być? Zapadła się, bo jest odklejona ten panel. Dobra, i teraz chodzi o to, że to jest prawdziwe spektrum, a to jest kłamliwe spektrum. Półprawdziwe. Bo to w ogóle nie jest spektrum. Patrz, taki był gadatliwy, jak nie było kamery, a nagle jak się pojawiła kamera, to cisza i śrubki odkręca śrubokrętę. Skupienie, rozumiesz, no to wiesz, nie są łatwe sprawy, trzeba cały czas wykręcać. Ściągnij sobie z ręki zegarek, żeby nie można było cię po zegarku poznać, tak jak czasami w kryminałach. O, wiesz. Teraz możesz mówić. O, dobra, i teraz tak. Czyli to jest klawiatura bluetoothowa, tak? Tak jest. Którą można podłączyć do peceta, a która jest wpakowana, wpakowana w opakowanie... Fajne. I tu nic nie ma w środku. Nic faktycznie. Nie ma. I bateryjka jest tutaj jakaś taka. Tak. Możesz to tak obrócić, żebym z drugiej strony pokazać, że tu nic nie ma. Fajnie. Czad. No dobra, i to jest właściwie płytka Bluetootha, tak? I tyle. W zasadzie wszystko podłączasz, to możesz ewentualnie po USB. Czyli nie ma tutaj takich wyjść jak Spectrum. Porównaczu położymy, o. Dobra. Czy jest inaczej? Ale reszta jest identyczna, tak? Czyli możesz odzyskać tą klawiaturę. Faceplate i gumową klawiaturę. Czyli to membrana, takie, membrana nie pasuje. Czyli tu taka blacha. I to jest faktycznie blacha? Tak. Dobra, i klawiaturka, i, tak? I klawisze. I to wszystko. No, obudowę w pewnym sensie też, gdyby chcieć, nie? No, jakby się uprzeć. Górną część ewentualnie. Ile mówisz, to kosztuje? Bodajże 15, 20 albo funtów euro, nie pamiętam, wiesz? A to? To. To, a to? A to, to nie działało. No ale to... jakby działało, to co? 20 funtów? I nie wiem, ile to kosztuje w zasadzie. Bezcenne. Bezcenne, to jest, wiesz, to jest relikt. 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 No i fajnie. To działa, tylko trzeba to złożyć. I to już jest naprawione, proszę pana. Aha. Nawet jest rozkręcone. O, tutaj widzisz, porównawczo będziemy mieli... Spektruma. Tu niestety trzeba zrobić porządek z obudową, bo jest obudowa zamotorzona. Patrz, jakie to małe, kurde, nie? No. I tyle kasa to zbrali. Issue drugi. Dobra. Kiedyś. No, instaluj. Panie instalatorze. Nie, no tutaj to trzeba, wiesz, to... Poważnie się za to zabrać? Poważnie, to nie ma, to nie przelewki. Nie ma śmiechów. Dobra. Thank you very much.